gry o synach Zeusa radzą sobie różnie. Zobaczcie, gdzie wśród nich jest Perseusz. Zapraszam. Perseusz Titan Slayer to wytworzony rękami tajemniczego zespołu Sicarius, a wydany siłami G-Devs hack and slash w rogalikowym stylu. Gra została upubliczniona 10 lutego 2023 roku na platformie Steam. Wcielamy się tutaj w tytułowego Perseusza, syna Zeusa i Danae, półboga i herosa rodem z antycznej mitologii. Nasz dzielny heros wezwany został przez bogów do pokonania potężnego smoka chaosu, który wymyślił sobie podbić Olimp, zrzucić bogów z tronów i zniszczyć świat, co obwieszcza nam za każdym razem, kiedy rozpoczynamy grę. I ten opis to jest i tak naciągany, w grze nie dowiemy się wiele więcej, ani kto nas wezwał, ani skąd się wziął ten smok i dlaczego chce zniszczyć świat. Ot po każdej walce słyszymy mowę trawę któregoś z bogów albo naszego bohatera i tyle. Wiem, że to rogalik i fabuła powinna być tłem, ale tutaj ciężko nawet dojrzeć to tło. Uważam, że choć szczątkowy zarys celu, motywów by się przydał. Grę rozpoczynamy zawsze w tej samej bazie wypadowej. Zawsze wita nas ta sama, trochę mdła kwestia smoka chaosu, który obwieszcza nam, co zrobi ze światem. Nie ma tutaj jakiegoś takiego typowego samouczka, widzimy tylko na ekranie napisy objaśniające sterowanie. I tyle, jeśli chodzi o podpowiedzi. Przydałoby się mimo wszystko trochę więcej, bo na przykład tego, jak się sprzedaje przedmioty, dowiedziałem się dopiero po kontakcie z wydawcą. I serio, dalej nie widzę tej podpowiedzi w ekwipunku. Dla potomnych trzeba przytrzymać pokrętło myszy po najechaniu na przedmiot. Dopiero też po jakimś czasie odkryłem pole, gdzie zmieniamy broń. Nie mówię, że trzeba prowadzić za rączkę, ale nieco bardziej widoczne podpowiedzi by się przydały moim zdaniem. A co jeszcze możemy robić w naszej bazie? Poza wybraniem broni mamy tutaj dozorcę odłamków, u którego wykupimy bonusy stałe, a także kupca, stojak na bronie, gdzie mamy do wyboru miecz, sztylet, łuk i katanę. By udać się w dalszą drogę, musimy skorzystać ze stojącego na końcu drogi Pegaza. Zanim wskoczymy do walki, naszym oczom ukaże się losowo generowane drzewko ścieżek, które doprowadzą nas ostatecznie do starcia ze smokiem chaosu. I tutaj jest to ciekawie rozwiązane. Ścieżki się przecinają, więc jakieś opcje wyboru mamy. Każdy z etapów oznaczony jest nagrodą, jaką otrzymamy za dane starcie. Do wyboru mamy na przykład ekwipunek, kulę życia, o których jeszcze wspomnę, walkę z elitarnym przeciwnikiem, z którego też przecież może wypaść lepsza broń czy zbroja, a także walki z bossami, których zawsze mamy tyle samo. Bossowie są to silni przeciwnicy, którzy po pokonaniu dodają do naszego arsenału dodatkowe jeszcze zdolności, które zwiększają naszą skuteczność w walce. I to jeszcze jak zwiększają tą skuteczność, sprawiają, że gra robi się wręcz zbyt prosta. No to przejdźmy do niej. Uważam, że jest to największa zaleta tej gry i daje naprawdę dużo radochy. Bój rozpoczynamy zawsze z pojedynczymi umiejętnościami, zależnymi od broni, którą wybierzemy. W późniejszych etapach będziemy mogli dobrać sobie kolejne oczywiście, zawsze wybierając spośród trzech. Umiejek jest sporo, są bardzo różnorodne i powiedziałbym efekciarskie, a każda ma cztery poziomy ulepszeń. Walki odbywają się na arenach, które tylko czasami są pustym placem, gdzie respią się wrogowie. Częściej są to jakieś obozy, drogi w górach czy podejście do fortecy. Tu muszę się przyczepić do mapy, jest nieintuicyjna i moim zdaniem kiepsko oznacza przeszkody. Ale kto by się tam przejmował w ogniu walki? Przeciwników jest zawsze od groma i tak możemy trafić na dość proste do pokonania golemy, a później dostać łomot od plujących magią ptaków. Każdy etap trwa do czasu, aż nie padnie ostatni przeciwnik, po czym pojawia się obiecana nagroda. Kupiec, jeśli chcemy coś sprzedać bądź uzupełnić zapasy, no i oczywiście Pegas gotowy do dalszej drogi. W grze mamy też dwa rodzaje eliksirów, uzupełniające manę i punkty życia. Te, tak jak umiejętności, możemy również ulepszać. Mamy też taki system kul życia, które dają nam kolejną szansę w walce, gdy utracimy wszystkie punkty zdrowia. Te są limitowane do 4, a na najwyższym poziomie trudności do 2. Podsumowując powiem tak, dynamizm tych walk, efektowne starcia i różnorodność broni i umiejętności z nimi związanymi sprawia, że chce się do tej gry wracać mimo paru bolączek, o których już wspomniałem i kilku, do których dojdę niebawem. A co z grafiką i dźwiękiem? Tutaj też stawiam plusik. Areny walk są zróżnicowane, tekstury są wyraźne, a niedoskonałości zamaskowane nałożeniem bodaj cel shadingu. Nie czułem też za bardzo ciasnoty, co zdarza się przecież w tego typu grach.
Widać było, że jest jakieś życie poza placem boju. Co mi graficznie nie zagrało, to brak jakichś wizualnych efektów ekwipunku. Tak jak wyglądamy na początku, tak będziemy cały czas wyglądać. Kulawy za to jest dźwięk w grze. Utworów jest mało i brzmią, jakby wygenerowało je sztuczna inteligencja z hasła epicka muzyka. Podobnie mogę powiedzieć o udźwiękowieniu broni i głosach postaci. Bronie brzmią tak samo, a głosy postaci chyba też zostały wygenerowane sztucznie. Na szczęście obie te rzeczy można albo pominąć, albo nie słychać ich w ferworze walki. Trochę już pomarudziłem, ale niestety to jeszcze nie koniec. Zachęcony grafiką opisującą sterowanie kontrolera spróbowałem. I żałuję, jest to totalnie skopane. Sterować postacią możemy padem bez problemu i jest to przyjemne, ale jak pojawi się dowolne okienko i chcielibyśmy zrobić cokolwiek więcej niż jego zamknięcie, to zapomnij. Niestety to samo jest ze Steam Deckiem, ale tutaj dowiedziałem się, że nie było to w ogóle brane pod uwagę. Dalej coś mocno subiektywnego. Gra jest po prostu za prosta, a podejścia trwają mniej więcej tyle samo, bo pół godziny bez względu na poziom trudności. Dlatego nie opłaca się grać na niższym niż Immortal. No i na koniec trochę szkoda, że stałe bonusy, które możemy wykupić, wyglądają dla każdej broni dosłownie tak samo. Różnią się tylko finałem, czyli dodatkowym bonusem do podstawowej umiejętności. Podsumowując krótko, Perseus nie jest złą grą, potrafi dać trochę radości, ale tylko jeśli nie odbijemy się od jej toporności. Gdzieś już to słyszeliśmy, prawda? Uważam, że gra jest trochę niedopieszczona, a zasługuje na dużo większą troskę i wyjście troszeczkę z udogodnieniami dla klientów. Sytuację ratuje cena, bo gra kosztuje tylko nieco ponad 30 zł. Perseus Titan Slayer to gra tylko dla odważnych. Spróbujecie? Ja tymczasem dziękuję pięknie za uwagę, trzymajcie się, cześć!